Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. No moi drodzy, wy to oglądacie rano, ja to nagrywam w nocy. Tak, tak się akurat zdarzyło, do w tej chwili niedawno wróciłem z pracy. Ten tydzień jest naprawdę szalony u mnie. Przyszły wcale nie będzie lepszy, ale postaram się pewne rzeczy, moi drodzy, zorganizować, żebyście byli na bieżąco tak naprawdę z informacjami i żeby was nic nie ominęło. Także, moi drodzy, bez mojego zbędnego ględzenia zaczynamy. Pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to postawa Niemiec. Tak, moi drodzy, Niemiec, związana z tą całą otoczką ogólnoukraińską. O co chodzi? Otóż na waszych ekranach jest to zdjęcie z artykułu z Bilda niemieckiego. Scholz blokuje szybkie zaproszenie Ukrainy do członkostwa w NATO i odrzuca plan Zełenskiego z powodu ryzyka eskalacji. Tak mówi Bild. Ale o co chodzi? Kanclerz Niemiec uważa za priorytet zapewnienie, że wojna między Rosją a Ukrainą nie przerodzi się w wojnę między Rosją a NATO. Scholz odrzucił również decyzję o dostarczeniu Ukrainie rakiet Taurus, dodając, że nie uważa takich dostaw za właściwe i decyzja pozostanie niezmieniona. Co się stało, moi drodzy, że tak nagle z takiego sojusznika, z takiego, jak to się mówi, wspierającego Ukrainę, nagle stał się takim, można powiedzieć, antagonistą tej całej pomocy. No, w moim odczuciu jest to bardzo proste. Oczywiście jest to tylko moja zwykła, subiektywna opinia, ale Niemcom kończy się po prostu gaz. A gaz to tak naprawdę w obecnej chwili w gospodarce to jest życie. I co tu dużo czarować? Nie ma gazu, nie ma niemieckiej gospodarki, która i tak już stoi nad przepaścią. Tyle w mojej opinii, jeżeli chodzi o to. No wiecie, nie można mieć pretensji do Niemców. Oni po prostu dbają o swoje interesy i nieprzypadkowo mają najlepszego premiera w Polsce. Ale to jest tylko moja subiektywna opinia. Powiem szczerze, to, że Niemcy mają takie zdanie, to jest szokujące. Natomiast nic nie ma szokującego w wypowiedzi tutaj premiera Słowacji Roberta Fico. Powiedział, że idealnym rozwiązaniem dla Ukrainy byłoby pozostanie krajem neutralnym, posiadającym oczywiście gwarancję bezpieczeństwa. Jego zdaniem rozwiązałoby to problem eskalacji konfliktu, zapobiegłoby go ewentualnemu wybuchowi III wojny światowej. Wcześniej premier Słowacji powtórzył, że jest przeciwny przystąpieniu Ukrainy do NATO, tłumacząc, że taka decyzja jedynie może zaostrzyć konflikt. Moi drodzy, z zazdrością patrzę na Słowację i na mądrość tego premiera. No powiem szczerze, co u nas poszło nie tak, że mamy to, co mamy? Myślę, że odpalicie się w komentarzu i dacie czadu. Szanowni moi, ale tu zaczyna się dziać coś ciekawego, bo wiemy, że Niemcy grają pod siebie i to na grubo. No, znamy stanowisko Słowacji, ale Stany Zjednoczone? Tak, to jest szok i niedowierzanie. Otóż na waszych ekranach jest to sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin. Co on powiedział? Ukraina powinna polegać na własnych, bezzałogowych statkach powietrznych, aby planować dalekosiężne ataki głęboko w Rosji, a nie powinna polegać na zachodnich rakietach ze względu na ich koszt. Cytuję. Koszt jednego precyzyjnie kierowanego pocisku w niektórych przypadkach zbliża się do $1 miliona. W zależności oczywiście od typu. Ukraińcy mogą produkować drony w dużych ilościach za niewielką cenę. Tak więc patrząc na równowagę i efekty, jakie powstają na polu bitwy, myślę, że to świetna okazja, żeby Ukraińcy mogli się wykazać. Tak Lloyd Austin wyjaśnił swoją rekomendację. I moi drodzy, ja uważam, że tutaj takie wygaszanie ze strony tej agresji przeciwko Rosji związanej z tymi pociskami amerykańskimi jest spowodowane kilkoma czynnikami. W moim odczuciu Stany Zjednoczone już wiedzą, że przelicytowały. Po drugie, sprzętu już nie mają. A po trzecie, widzą, że to wszystko idzie boczkiem na rympał. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Liczę na wasze komentarze. No i w podsumowaniu również zabrał głos
Władysław, dwojga nazwisk, Kosiniak z Kamyszem. Oh my god! Wow! Co on powiedział? Plan Zełenskiego rozwiązania konfliktu Kijowa z Moskwą nie został entuzjastycznie przyjęty na Zachodzie i nie zmieni sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina. To powiedział Kosiniak-Kamysz. Cytuję. Sytuacja na froncie jest bardzo trudna. Panuje ogromne zmęczenie wojną. Tłumaczył polski minister podczas spotkania szefów NATO. Wcześniej minister spraw zagranicznych Sikorski powiedział, że Polska jest jeszcze nie gotowa wyrazić poparcie dla planu Zełenskiego. Osobiście uważam, że Polska nie powinna się w to angażować od samego początku, bo tak naprawdę największym przegranym jest Polska. Nawet nie Ukraina. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna, opinia. Ja tu dałem dżingla w temacie zmęczenia wojną. Wiecie dlaczego? Już pokazuję. Tak, moi drodzy, na tym filmie widzicie kolumbijskiego najemnika walczącego na Ukrainie pod przykrywką tak zwanych ochotników. No, Ukraina nie ukrywa, że wielu cudzoziemców walczy w szeregach sił zbrojnych, podczas gdy na Ukrainie określa się ich mianem ochotników. A dla wszystkich jest jasne, że są to po prostu najemnicy. Większość tych najemników na Ukrainie pochodzi z Kolumbii i innych krajów Ameryki Łacińskiej. I nie jest tajemnicą, że takie kraje są znane z aktywnego i kwitnącego handlu różnymi specyfikami. W rezultacie wielu z tych narkomanów trafia na linię frontu, co widać na filmach takich jak ten. Jeden z tych tak zwanych wojowników najwyraźniej zapadł w sen, będąc wciąż na swoim stanowisku. I na pierwszy rzut oka może wydawać się, że po prostu śpi, ale jego postawa i zgięte ramię odpowiadają innym uwarunkowaniom. Gdyby naprawdę spał, jego ramię byłoby rozluźnione i proste, a pozostaje tutaj zgięte, czyli wskazuje na to, że gościu jest po prostu nafutrowany. Nie wiadomo, jakie sankcje zostaną zastosowane wobec tego gościa. Zakłada się, że żadne, bo najemnicy na Ukrainie są szanowani, poważani i traktowani lepiej niż sami Ukraińcy. No, moi drodzy, więc widzicie, jakie zmęczenie jest na tej wojnie. Moi drodzy, a teraz na waszych ekranach jest krótki taki materiał. To jest materiał z Gazy. Otóż pomoc humanitarna do Gazy jest dostarczana drogą powietrzną za pomocą zrzutów lotniczych. No i powiedzcie mi, czy Izrael zasługuje na szacunek? Liczę na komentarze. Szanowni, ale poruszyliśmy temat Ukrainy, wspomniałem o Gazie, no to nie byłbym sobą, gdybym się nie przyczepił do Stanów Zjednoczonych. W tej chwili takie bardzo wymowne zdjęcie na waszych ekranach. O co chodzi? Jeżeli weźmie się statystyki ze wszystkich amerykańskich sondaży wyborczych, Kamala Harris ma gorsze notowania niż Hillary Clinton w 2016 roku i Joe Biden w 2020. Demokraci są bardzo zaniepokojeni. Z tego powodu musieli porzucić strategię Abrahama Lincolna, która głosiła, że lepiej milczeć i sprawiać wrażenie głupca, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości. Kamala Harris była zmuszona tak naprawdę występować w takich beznadziejnych programach jak 60 Minut in Tonight Show ze Stephenem Colbertem w CBS, a także w ABC The View. Rzecz w tym, że Kamala Harris prowadzi Donalda Trumpa z 49,2% do 47,7% w wyścigu krajowym. Według sondaży oczywiście Real Clear Politics z 17 października. Jest to niewielka przewaga, ale jednak przewaga. I w tym momencie chciałbym się zatrzymać, bo rozmawiałem tutaj i z Arctic Knightem, którego doskonale znacie, jak również z jego kolegą z Ice Road Trackerem, z kolegą Adamem, którzy podróżują po stałych Stanach Zjednoczonych i po Kanadzie, i oni oficjalnie mówią, że te wszystkie sondaże i te wszystkie notowania w telewizorze to jest pic na wodę, fotomontaż i tak naprawdę robienie kiślu w głowach idiotom. Dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie oni nie pojechali, to tak naprawdę z północy na północ i wschodu na zachód Stanów Zjednoczonych, bo tymi trokami amerykańskimi pokonują przepotężne, jak to się mówi, odległości. Wszędzie, gdzie by nie poszli, tam jest Trump tak naprawdę. I flagi Trumpa, i banery Trumpa, i większość społeczeństwa popiera Trumpa. Tak naprawdę demokratyczne, jak to się mówi, poparcie może mieć tylko w
tych miastach, w których tak naprawdę lewica trzyma władzę i nie jest to głos narodu, a jest to głos rządzących. Ale przejdźmy do komentarza. Otóż w 2020 roku Joe Biden pokonał Trumpa o 4,4% w całym kraju. Ale jego zwycięstwo w kolegium elektorów było niezwykle niewielkie. Bidenowi udało się zwyciężyć dzięki stanom Arizona, Georgia, Nevada i Wisconsin. 43 głosy elektorskie, gdzie zwyciężył niewielką przewagą niecałych 77 tysięcy głosów. Przyczyną rozbieżności między szeroką przewagą Bidena w głosowaniu powszechnym a jego niewielkiemu zwycięstwu w kolegium elektorów jest przewyższanie sondaży w Kalifornii i Nowym Jorku, co dało mu około 4,4% głosów powszechnych. Czyli to, co powiedziałem wcześniej, po prostu pompowanie, pompowanie i jeszcze raz pompowanie chorej propagandy. W 2016 roku Hillary Clinton otrzymała znaczną liczbę głosów także w Kalifornii i Nowym Jorku, ale jej ogólna przewaga głosów wynosiła zaledwie 2,1%. 48,2 do 46,1. Jednak przegrała żałośnie w kolegium elektorów 304 do 227. W związku z tym faktem, że obecna przewaga Kamali Harris w sondażach jest jeszcze mniejsza niż Hillary w 2016 roku, jest zdecydowanie niepokojącym sygnałem dla demokratów i może spowodować, że przegrają wybory z kretesem, czego im po prostu serdecznie życzę. A wam poproszę was, przepraszam, żebyście się uruchomili w komentarzu i powiedzieli, co wy na to. Szanowni, a jak jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i przy wyborach, i przy Trumpie, to chciałem wam tu puścić taki krótki materiał. It's so bad what they're doing with the money. The billions and billions of dollars. I think Zelensky is one of the greatest salesmen I've ever seen. Every time he comes in, we give him $100 billion. Who else got that kind of money in history? There's never been. Mm. And that doesn't mean I don't want to help him, because I feel very badly for those people. But he should never have let that war start. That war is a loser. Tak, moi drodzy, na tym materiale Donald Trump totalnie rozkłada na łopatki żelbobę i mówi krótko. W ogóle nie powinna ta wojna się zdarzyć. I to jest tylko i wyłącznie wina Zełenskiego. No cóż, przez grzeczność, panie Trump, nie zaprzeczę, choć nie we wszystkim panu pana popieram. W tym wypadku akurat masz pan rację. A wy co o tym sądzicie? Moi drodzy, i zanim skończę, to jeszcze kilka ogłoszeń. Otóż dzisiaj, czyli w sobotę 19 października, live o godzinie 20 z Rafałem Sikorą, w którym omówimy, jakie haczyki są w nowej ustawie popowodziowej. Oczywiście nie wszystko, bo na to by dnia i wieczoru brakło, ale kilka tych najważniejszych. Ponadto chciałem wam powiedzieć, że już skontaktowałem się i w najbliższych dniach będę nakręcał materiał, który ukaże się na moim YouTube kanale, z pewną osobą, która mieszkała w okolicach Donbasu, która opowie nam, jak to naprawdę żyło się ludziom na Ukrainie, kiedy to ta ekipa, która teraz od wszystkich chce pomocy, zaczęła zarządzać i do czego doprowadzili. Tak, moi drodzy, tak jak powiedziałem, tydzień jest dla mnie dosyć ciężki i ciekawy. Przyszły wcale może się nie zapowiada lepiej, ale nie zostawię was bez materiałów. Oczywiście w niedzielę spodziewajcie się drugiej części poprzedniego odcinka Okiem Grażyny. I to tyle w tym odcinku. Aha, a może zamiast suchara będzie aforyzm, który mi się ostatnio rzucił w oczy i mi się bardzo spodobał i nawet nie wiedziałem, że go przez całe życie stosuję. Było napisane tak. Lepiej wejść komuś w drogę, niż wciskać się w dupę. Tak, moi drodzy, i tym chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Wam życzę dobrego dnia, trzymajcie się, hej!